Cześć kochani, dzisiaj opowiem Wam o medytacji, która potrafi dużo zmienić. Wydaje mi się, że już kiedyś wspomniałem o niej na swoim kanale, ale mimo to opowiem Wam o niej jeszcze raz. I nagram też dzisiaj materiał, ale wrzucę go pewnie znowu za tydzień. Bardzo podobny, w podobnym temacie, ale oba te tematy są bardzo istotne. One bardzo potrafią podnieść Twoje wibracje. Zatem dzisiaj o medytacji błogości. Medytacja błogości to takie bardzo proste ćwiczenie, które polega na tym, że siadasz do medytacji i przypominasz sobie najlepszą chwilę ze swojego życia. Skupiasz się na tym, właśnie na najlepszej chwili. Wystarczy jedna najlepsza chwila, ktoś twój bliski, coś w tym stylu. Skupiasz się na tym i im głębiej wchodzisz, im dłużej medytujesz w ten sposób, tym bardziej nie potrzeba ci przypominać sobie nikogo bliskiego, nikogo dobrego, niczego w tym stylu, jakichś najlepszych chwil. Tylko wystarczy po prostu naturalnie wchodzisz w stan takiej bezwarunkowej miłości. Siadasz do medytacji i wchodzisz naturalnie w stan takiej, wiecie, bezwarunkowej miłości, gdzie czujesz miłe emocje, wszystko to, co dobre. I to ćwiczenie jest o tyle dobre, że ono poprawia ci humor, zwiększa twoje wibracje, sprawia, że ty po prostu lepiej wibrujesz, a przez to, że lepiej wibrujesz, to też przyciągasz to, co dobre. Bo wiesz, czym wibrujesz, czym rezonujesz ze światem, to do siebie przyciągasz. Także ta medytacja najlepiej wykonywana codziennie i on nie trzeba ją wykonywać długo, po prostu i wiesz, i skupiasz się na najlepszych chwilach ze swojego życia, tak? Odczuwasz, wiesz, błogość, radość, miłość, no co się tylko da, nie? Wiesz, przypominasz sobie najlepsze chwile i wiesz, tak powiedzmy 10-15 minut w ciszy spokoju, wiesz, wchodzisz sobie w trans najlepiej. Tak mówię, na samym początku dobrze jest przypomnieć sobie jakieś dobre chwile ze swojego życia. Najlepszą chwilę, najlepszy moment i wejść w niego, poczuć go. A potem to już wiadomo, tak jak mówię, siadasz i czujesz taką po prostu miłość. Takie najlepsze uczucia w sobie. I tą medytację radzę Wam wykonywać codziennie, fajnie jest przed snem albo na początek dnia, żeby budzić się już w dobrym humorze, żeby dobrze zacząć dzień, żeby, wiecie, żeby już od samego początku rezonować dobrymi emocjami, wszystkim co najlepsze. Wydaje mi się, że już kiedyś o tym nagrywałem, ale jest to na tyle ważne, że warto o tym nagrać, jeszcze raz przypomnieć. A za chwilę nagrywam materiał bardzo podobny, ale który potrafi, pewnie jego nazwa będzie brzmiała prawie identycznie, jeżeli chodzi o nazwę filmu, ale on potrafi dużo ci przerobić, pomóc z odblokowaniem tych pozytywnych energii. Może naprawdę, także o tym za chwilkę.